Panie Bratę Jezolenko, jesteśmy my, rodzina, można by powiedzieć, zapaloną lampą oliwną, bo taką lampę zapalacie w domach waszych, zapalacie by uwielbić Boga. Przychodzimy przed Tobą, Maryjo, dzisiaj by zapalić serca nasze. Przychodzimy, by zapalić, byśmy stali się światłem. Światłem dzisiaj w tym mroku. Oto mrok w wielu rodzinach, w wielu sercach, pustka. Wielu idzie i nie wie dokąd. Oto żyjemy w czasie wielkiej próby. Próby sumień. Próba wiary. Czyli ja nie utracę Boga. Czyż i wy chcecie odejść? Czytamy w Piśmie Świętym, jak Jezus pytał. I Matka Królowa Polski pyta swoje dzieci, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek jesteś, czyż i ty chciałbyś odejść? A przecież byłeś. Przecież poprowadziłam cię, byś przyjął do serca mojego syna. Gdzie jesteś? Pytam ciebie, ja matka. Pytam ciebie. I niech w każdym domu Szarwela, w tym domu będzie miłość. Ja matka, oto ile razy będąc w Loreto, tam w tym domku nazaretańskim, ile razy tam modliłem się, wierz matko. Mówiłem, niech każdy dom modlitwy świętego Szarwela będzie twoim domem. Niech będzie taką cegiełką, która jedna i druga stawianiem tego nowego twojego domu. Ale w twoim domu już nie ma miejsca na lęk. Bo ty jesteś tam. W twoim domu jest nadzieja. W twoim domu, matko, jest przebaczenie. Tam jest po prostu miłość. Więc gdyby pytał ktoś, Maryjo, kim jesteśmy? My twoi jesteśmy. My dla ciebie chcemy być. I zapalając lampę oliwną, chcemy powiedzieć, tobie, Maryjo, pomóż, by serca domowników rozpaliły się miłością ku Tobie i Jezusowi. To pomóż, by serca ludzi, by tych, których spotykamy codziennie, rozpalały się tą miłością ku Tobie. Matko, przychodzimy do Ciebie w tym szczególnym czasie, w czasie jakiegoś zamieszania. Ludzie jakby żyją w konfuzji. To takiego pomieszania wewnątrz. Pokrzyżowały się drogi. Nie wiemy, w którą stronę. A my wiemy. Jeśli nie wiesz, to wiedz już dzisiaj. Nie ma innej drogi jak Chrystus. Nie ma innej. Czasami bardzo dotknięci, sponiewierani przez grzech. Sponiewierani przez słabość. Jakże często czasem nie masz siły, by spojrzeć, by podnieść oczy, by patrzeć jej teraz w oczy. Może siły byłyby, ale serce mówi. Tyle razy mówiłem ci, że będzie inaczej i lepiej. A ja wciąż powracam i wciąż widzę ile jeszcze w moim sercu trzeba naprawić. Maryjo, proszę Cię dziś. Przychodzimy ze świętym ojcem Szarwelem w milczeniu. On przychodzi w milczeniu.
milczeniu, ale z różańce w dłoniach. Święty Ojciec, którego dzisiaj zachwyca się tylu ludzi, jakby chcieli zawołać: uzdrów mnie, przemień mnie, Szarwelu, ale przecież my wiemy, że to nie on. Maryjo, to Ty wciąż prosisz. Jezusa, Jezu, Ty możesz uczynić wszystko. Jak w Kanie Galilejskiej mówiłaś: już nic nie mówcie, za dużo mówicie, rozprawiacie o innych, za dużo chcecie wiedzieć, chcecie osądzić, chcecie załatwić sprawę, by powiedzieć: wyczyściliśmy, jesteśmy wolni już. Nie będziesz wolny, jeśli nie zamilkniesz. Jeśli nie spojrzysz mi do oczu i powiesz: Matko, ratuj każde moje dziecko, ratuj każde swoje dziecko. Każde, najmniejsze, każdego kapłana, każdego z mojej i Twojej rodziny, każdego odrzuconego, może osądzonego, już zamknięty, nie wiadomo na ile lat. My jesteśmy tonami modlitwy i za nimi wciąż nam będzie modlitwa, bo Ty tu jesteś. Uczyńcie, co nam mówi Syn. Już zamilknijcie, ale czyńcie, czyńcie miłość. Mówcie życiem swoim, że wam to kochać. O święty Szarwelu powtarzam wciąż: życie bez miłości to życie bez Boga. Powtarzaj wciąż na polskiej naszej ziemi, zwłaszcza teraz, gdy tak łatwo osądzamy, gdy tak łatwo odrzucamy, gdy tak łatwo chcielibyśmy im